Jak wrażenia po gali Orły Wprost? Ja się cieszę, że są na Śląsku, ja się cieszę, że są tutaj pod Beskidziu i cieszę się, że też sam tygodnik znajduje takie perełki, jeżeli chodzi o biznes, tak? Firmy, które w swoich obszarach są liderami albo za chwilę będą już większymi liderami. I tu widać po prostu tą zmianę transformacji Śląska, widać tą transformację w skali kraju, gdzie firmy technologiczne odgrywają naprawdę coraz większą rolę, firmy informatyczne, to wszystko, co się dzieje, jeżeli chodzi o internet. Są tu nowatorskie pomysły, które się sprzedają w różnych obszarach. Jak widać, cały czas na to jest zapotrzebowanie i nisza. I to cieszy, że właśnie tutaj na Śląsku te firmy są pokazywane. Myślę, że to jest przyszłość i to w sposób zdecydowany, zdefiniowany nie tylko w obszarze naszego regionu, gdzie stawiamy na transformację w kierunku Zielone Śląskie, ale Zielone Śląskie wszystkim może się kojarzyć z czystym powietrzem. I dobrze, ale z drugiej strony to jest region oparty o inteligentne rozwiązania, inteligentny biznes, gdzie gospodarka niskoemisyjna odgrywa kluczową rolę, więc ja jestem szczęśliwy, że kolejne ważne wydarzenie za nami i też kolejne ważne firmy i osoby, które przyciągają te firmy, zostały uhonorowane. I myślę, że tutaj Orły Wprost to bardzo dobry pomysł na to, żeby promować, żeby pokazywać to, co Polski. Myślę, że w tym trudnym czasie, który teraz jest na ścianie wschodniej, jeżeli chodzi o Ukrainę, to tym bardziej ten patriotyzm gospodarczy odgrywa kluczową rolę. Przed Śląskiem wiele wyzwań. Za chwilę kolejna transza pieniędzy, największa w Polsce. Jak będą wyglądały inwestycje tutaj w regionie? Ja myślę, że to jest wielkie wyzwanie, ale to jest prawie 5 miliardów euro. To jest największy program operacyjny w kategorii wszystkich regionów Unii Europejskiej. Też rozmawiałem z panią komisarz Ferreirą pół roku temu, która mówi, że Europa będzie obserwowała, jak Śląsk wdraża te środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i z Polityki Spójności. A więc my kompensujemy te dwa źródła. Strategia jest przyjęta, o której już wcześniej powiedziałem, Zielone Śląskie, ale z drugiej strony transformacja sektora górniczego, okołogórniczego, emisyjnego, to jest wielkie wyzwanie i naprawdę ten świat się zmienił od końcówki lutego i też my musimy przeprofilować te wszystkie potrzeby na Śląsku, bo wiemy, że ten terror energetyczny ze strony prezydenta Putina na Europę naprawdę odciska się szerokim piętnem. Śląsk posiada gigantyczne zasoby węgla kamiennego. Myślę, że też zmiana podejścia do węgla w Europie jest już widzialna i będzie wymagało to innego zupełnie podejścia i też czołowi komisarze Unii Europejskiej o tym mówią, a więc ta transformacja musi być bardzo zrównoważona, ale z drugiej strony bardzo mądrze przemyślana na przyszłość. Ja ją pamiętam sprzed 15-17 lat i to nie była transformacja, to było po prostu wysłanie ludzi na bezrobotne, czy na jakieś urlopy, czy na jakieś emerytury i to całe pokolenie, które miało 40 parę lat, zdolnych mężczyzn mogło nadal pracować, a nie pracowało. Dlatego tym bardziej idziemy w kierunku innowacyjnych usług, chcemy przyciągać młodych ludzi. Przede wszystkim te środki, które będą w Funduszu Transformacji, będą szły na gospodarkę niskoemisyjną, a więc dla biznesu. Jak sobie to tak wszystko zliczymy, to będzie prawie 24 miliardy złotych. To jest największy program i to też wielkie wyzwanie, żeby te środki dzisiaj dobrze zaplanować, bo tak jak to dzisiaj zaplanujemy, a kończymy za miesiąc konsultacje Funduszy Europejskich dla Śląskiego, tak samo w latach kolejnych Śląsk się będzie rozwijał, więc to jest wielkie wyzwanie, ale prowadzimy szeroki dialog od biznesu poprzez organizacje pozarządowe, przez związki zawodowe, a oczywiście najważniejszy jest tutaj nasz mieszkaniec, nasz obywatel, jakie wnioski, jakie potrzeby, przez samorządy, bo one też są kluczem napędowym rozwoju.